zobaczyć. Zacznę to od kapłana, długoletniego proboszcza, by
księdza kanonika Dominika Maria. Ja również serdecznie witam księdza arcybiskupa profesora Stanisława Wielbusa, że zechciał przybyć na tę uroczystość. Proszę o sprawowanie tej przyświętnej intencji społeczności, szczególnej intencji społeczności Zaraszewa, kolonii Zaraszów, tych, którzy tutaj na tej ziemi mieszkają, pracują. Witam serdecznie księży, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość na czele z księdzem Prałatem Janem Kielbasą, który pracował razem z księdzem kanonikiem Marią, organizował, że tak powiem, tę smutną uroczystość pogrzebu w listopadzie 76 roku. Witam naszą młodzieżową orkiestrę, dom to na czele z panem dyrektorem i wszystkich przybyłych. Trudno jest wymienić. Jest, widzę, pan starosta, pan wojewoda, wielu, wielu zacnych gości, ale to powitanie oficjalne będzie na terenie szkoły. Ja szczególnie wszystkich, którzy przybyli na tę uroczystość, serdecznie witam i zapraszam do wspólnej modlitwy. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy... Thank you.
Czcigodny, księże dziekanie, księże kanoniku Andrzeju, drodzy bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, bardzo szanowna pani dyrektor, bardzo szanowny panie wojewodo, panie starosto, wszyscy przedstawiciele władz samorządowych, drodzy państwo nauczyciele i wychowawcy, kochana młodzieży i dzieci, drodzy w Chrystusie bracia i siostry. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie waszego księdza dziekana, aby uczestniczyć w tym pięknym dniu, w tej pięknej uroczystości nadania imienia świętego, można tak powiedzieć, Dominika Maja waszej szkole. Nadanie w szkole patrona jest rzeczą bardzo ważną, bo patron uosabia te ideały, te cele, te zadania, przed którymi stoją i nauczyciele, i uczniowie danej szkoły. Gratuluję wam z całego serca, że wybraliście takiego wspaniałego patrona dla waszej szkoły, który wyznaczał będzie kierunki waszej pracy szkolnej, w waszych działaniach mających na cel nauczanie i wychowanie. Ksiądz Dominik Maj był w waszej parafii przez wiele lat. Był prawdziwym kapłanem, autentycznym, świętym kapłanem i wspaniałym Polakiem. W jego życiu można zaobserwować wierność temu hasłu, które przysługuje także Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, Deo et Patria, służyć Bogu i Ojczyźnie. Od najmłodszych lat pracował jako bardzo gorliwy kapłan. Przeszedł piekło obozu koncentracyjnego za to, że był kapłanem, za to, że był Polakiem. Po powrocie z obozu koncentracyjnego pracował u was przez wiele lat i dał się zapisać jako święty kapłan, wspaniały Polak. Przeszedł piekło z rąk hitlerowców, ale niełatwo mu było także służyć wam, waszej parafii bychawskiej i wam tutaj obecnym w okresie panowania komunizmu. Wtedy kapłani byli pod ustawicznym obstrzałem ze strony władz komunistycznych. Byli prześladowani. Narzucano na nich różne kary za to, że organizowali pielgrzymki, za to, że się modlili, za to, że uczyli młodzież i dzieci w różnych punktach katechetycznych. To też była męka, to też wymagało wielkiej odporności, mocnego charakteru i miłości Boga i Ojczyzny. Świętej pamięci ksiądz Dominik Maj był wspaniałym następcą innego kapłana, który zapisał się bardzo w historii parafii bychawskiej, mianowicie księdza Antoniego Kwiatkowskiego, znanego w całej Polsce społecznika, także wspaniałego kapłana. Jeśli Bychawa była znana w okresie międzywojennym w całej Polsce, to w dużej mierze dzięki księdzu Antoniemu Kwiatkowskiemu. On tworzył tutaj wspaniałe dzieło. I świętej pamięci ksiądz Dominik Maj nawiązywał do jego pracy, do pracy tego wspaniałego poprzednika. Księdzu Kwiatkowskiemu, a także księdzu Majowi ogromnie zależało na odpowiednim wykształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. Od młodego pokolenia przecież zależy przyszłość kraju, przyszłość Kościoła, od tych tutaj dzieci, od tej młodzieży,
będzie nasz kraj. Jest taka przypowieść ewangeliczna, którą wszyscy znamy. Przypowieść o talentach. Talent to była miara wartości w starożytności. Talent można było wydawać w postaci złota, srebra, wielbłądów, baranów i tak dalej. Jeden talent odpowiadał mniej więcej 27 kg złota. To była olbrzymia wartość. Pan Jezus opowiada tę przypowieść o pewnym panu, który wyjeżdżając gdzieś daleko, obdarował swoje sługi talentami. Jednemu dał 5, drugiemu 2, trzeciemu 1. I kazał odpowiednio zarządzać tymi talentami, żeby zdali rachunek, gdy wróci z tej podróży. I gdy wrócił, okazało się, że ten, który miał 5 talentów, uzyskał następne 5 i oddał panu 10. Ten, który miał 2, uzyskał następne 2 i dał panu 4. A ten, który miał 1 talent, powiedział: bałem się ruszyć, żeby nie stracić tych wartości, i zakopałem go i wracam ci ten talent. I pan bardzo go skarcił, że był możliwy, że nie zatroszczył się o to dobro, które otrzymał. I ta przypowieść odnosi się do każdego z nas. Każdy z nas ma jakieś talenty, jakieś zdolności, które powinien wykorzystać dla dobra ludzi, dla dobra bliźnich, dla dobra kraju, ojczyzny i dla Pana Boga. Jesteśmy zobowiązani rozwijania naszych talentów. Ale ta przypowieść odnosi się także do tych, którzy sprawują władzę. Do biskupów, do rektorów, do wojewodów, do starostów, do kanoników, dziekanów, do tych, którzy sprawują pieczę w szkole, dyrektora, nauczycieli, wychowawców. Bo oni też otrzymują talenty w postaci tych młodych ludzi, których trzeba odpowiednio wychować i wykształcić, żeby ich nie zmarnować. To jest ogromna odpowiedzialność, która spoczywa na władzach szkolnych, samorządowych i innych, także duchownych, żeby odpowiednio wykształcić i wychować młode pokolenie. Ksiądz Dominik miał świadomość tego, jak ważne jest wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Robił wszystko w tych trudnych czasach, kiedy nie było lekcji religii w szkole, kiedy kapłani musieli jeździć po wsiach w dusznych izbach uczyć religii. Ale robili to. Ja byłem także w takiej sytuacji, bo byłem wykształcony na kapłana, który ma być źródłem. I pamiętam dobrze te czasy, kiedy uczyłem w różnych izbach wiejskich młodzież i dzieci. Miałem też świadomość, że to jest niezwykle ważne. I ksiądz Dominik Jan, gdybyśmy go zapytali, jak mamy kształcić i wychowywać swoje dzieci, on by się na pewno zastanowił. Znałem go osobiście, rozmawiałem z nim. To wspaniały, święty człowiek. Robił ogromne wrażenie na rozmówcy. Na pewno by powiedział: róbcie wszystko, co możliwe, żeby najlepiej, jak można, by wykształcić dzieci polskie. Polacy są narodem zdolnym. Może nawet zdolniejszym od wielu innych narodów. A często nie zdają sobie z tego sprawy. Czasami brakuje im woli, żeby się odpowiednio kształcić. Świat współczesny to świat niezwykłego rozwoju technologicznego, naukowego, technicznego. W postępie geometrycznym, można by powiedzieć, rozwija się technologia. To starsi dobrze wiedzą. Na swoim przykładzie, że nie umieją się posługiwać komputerem, internetem, a dla młodzieży to jest rzecz zwykła. Świat się ogromnie rozwija. Co kilka minut dokonuje się nowych wynalazków w zakresie medycyny, chemii, fizyki i tak dalej. I żeby temu sprostać, żebyście byli młodzi, mogli znaleźć odpowiednie miejsce w kraju,
w Europie, w świecie. Bo jesteśmy obywatelami świata. Musicie się naprawdę solidnie uczyć. Pamiętajcie o tym, że największa cześć z waszej strony należy się waszym rodzicom, a na drugim miejscu powinna być z waszej strony oddawana cześć nauczycielom. Od starożytności już to powtarzam, że nauczyciel jest drugi po rodzicach i trzeba słuchać, bo oni mają dobrą wolę, bo chcą was wykształcić i trzeba się porządnie uczyć, żeby nie kończyć swojej kariery na zmywaku w Londynie czy w Brukseli, tylko żeby się wykształcić na dobrych, wspaniałych, mądrych ludzi, dobrych specjalistów. Dlatego trzeba się uczyć matematyki, fizyki, języków obcych, co jest niezwykle ważne w naszych czasach. Trzeba o tym pamiętać. Ale sama nauka, chociaż jest niezwykle ważna, to za mało. Bo można być człowiekiem wykształconym, a jednocześnie podłym, złym, przestępczym. Czasami człowiek wykształcony, jeśli jest przestępcą, jest groźniejszy od prostaka niewykształconego. Przestępcy. Dlatego nie wolno zapominać o sumieniu, o religii, o wierze, bo inaczej kończy się to tragedią. To musi iść w dwóch porach, Bogu i Ojczyźnie. Rozum i wiara muszą się rozwijać razem. Tak jak święty Jan Paweł II w swojej encyklice Ratio et Fides bardzo wyraźnie zaznacza. Wiara i rozum się nie wykluczają, wspomagają się. Przeżywamy miesiąc wrzesień. Dla mojego pokolenia, dla pokolenia starszych, to jest miesiąc wspomnień wojny z Niemcami. Przypomina się 39 rok. Ten rok, w którym się urodziłem. Napadli na nas, nasi sąsiedzi z zachodu, Niemcy. Dokonali straszliwych zbrodni. Zniszczyli nasz kraj, sponiewierali, zdeptali, okradli. Dokonali niewiarygodnej zbrodni na polskim narodzie i na innych narodach. I człowiek się zastanawia, przecież w 1939 roku naród niemiecki to był najbardziej wykształcony naród na świecie. Wybitni filozofowie, uczeni, odkrywcy, muzycy. To Niemcy. Wystarczy wziąć jakąkolwiek encyklopedię czy historię nauki, żeby się przekonać, ile tam jest nazwisk niemieckich. A mimo to dokonali takich strasznych zbrodni. Co się stało? Przecież to był naród ochrzczony. Urzekł ich szatan. Urzekł ich Hitler, który odrzucił przykazania Boże. Odrzucił dekalog. Ogłosił, że Niemcy są narodem wybranym, najwspanialszym na świecie, że wszystkie inne narody powinny albo zniknąć, albo służyć temu narodowi. I naród niemiecki uwierzył. To było zwykłe działanie diabła. Uwierzył to prawie w 100%. I dokonał takich strasznych zbrodni. Odszedł od dekalogu. Później się to na nich zemściło straszliwie. Nie tylko na tych. Wojna wywarła straszny wpływ, na których napadli Niemcy, ale i na Niemcach samych. I oni dzisiaj teraz doskonale to rozumieją. Gdybyśmy się tak zastanowili nad złem, które dzieje się w naszym społeczeństwie, w naszych rodzinach, wśród naszych znajomych, co chwilę dowiadujemy się, że ktoś płacze, że ktoś przeżywa jakieś nieszczęście, że ktoś wpada w depresję. Gdybyśmy się zastanowili nad przyczynami tego zła, skąd się to bierze, to zło w rodzinach, wśród znajomych, wśród krewnych, to byśmy doszli do przekonania, że w 90% to zło bierze się stąd, że ludzie łamią Boże przykazania.
że nie czczą Boga, tylko sobie bożków wynaleźli w postaci płótki, w postaci rozpusty, w postaci rozrywki, a odeszli od Kościoła, od Pana Boga. Poramali tę cześć należną samemu Bogu. Gdybyśmy się zastanowili, dlaczego jest tyle straszliwych przekleństw, że nawet młodzi, nawet młodzież, młode dziewczyny i chłopcy używają strasznych słów, obrzydliwych, wręcz stokowych między sobą. Zamiast pamiętać o tym, że język jest przejawem duszy. Jakim język i kim mówisz, taką masz duszę. To drugie Boże przykazanie, które nakazuje cześć imieniu Bożemu, także o tym mówi. Trzecie, pamiętaj, byś Dzień Święty święcił. Czas jest czasami na wszystko. Na najróżniejsze rozrywki, na kąpiel, na zabawy, tylko nie ma czasu na prześwięty. I to jest także zdrada Pana Boga. I czwarte przykazanie. Szanuj rodziców swoich, kochaj ich, a także odpowiednio traktuj swoje dzieci. Ile na tym punkcie jest zła? Ile jest zła ze strony dzieci, którzy nie szanują rodziców? Zwłaszcza starszych, zwłaszcza mniej wykształconych. Ale także wiele jest rodziców, którzy nie zwracają uwagi na wychowanie swoich dzieci i żyją poza tymi dziećmi, zabiegają za pieniądze, za innymi sprawami, zostawiają samopas swoje dzieci. I to się też bierze zło. Piąte, nie zabijaj. Ileż jest nieszczęść przez to, że ludzie łamią to Boże przykazanie. Zabijają się, mordują, prześladują. Zabijają innych, a także często samych siebie. Jeśli nadużywają alkoholu, jeśli nadużywają narkotyków, jeśli biorą się za dopalacze tak zwane. Wiemy z telewizji to, wiemy, bo nam to pokazują, ile jest nieszczęść. Albo jeśli ktoś po pijanemu, pod wpływem narkotyków, albo z głupoty siada do samochodu, albo na motocykl i jedzie jak szalony, lekceważąc innych i zabija kogoś na drodze czy na chodniku. Jakieś to nieszczęście. To bierze się stąd, że nie uszanował piątego przykazania. A szóste przykazanie. Ile jest nieszczęść, ile rozwodów, ile draństwa, ile zdrad. Rozwalają się rodziny. I nie patrzą rodzice na to, którzy się rozwodzą, że dzieci cierpią, że straszliwie cierpią przez to, że rozwiedli się rodzice. Bo ważniejsza jest przyjemność. I mówi taki, ma prawo do miłości. Nie masz prawa do miłości, jeśli za nią kryje się nieszczęście twoich dzieci. Nie masz takiego prawa. Nie kradnij. Ile jest na tym punkcie zła, jak się ludzie okradają, jak się oszukują. Gotowi są zrobić wszystko, by dorwać się do tak zwanej kasy. Ile jest z tego powodu nieszczęść? Nie mam fałszywego świadectwa. Jak ludzie się często wyzywają, jako obmawiają, jako czerniają, niszczą dobre imię drugiego. Czasami niewinne zdawają się, bo sąsiadki, staruszki zapominają o tym, że językiem można uczynić taką krzywdę jak sztyletem. Stąd się bierze zło. Złamania Bożych przykazań. I wy młodzi, wy dzieci, wy młodzieży, musicie o tym pamiętać, że nie tylko wiedza, która jest niezwykle ważna, jest istotna w waszym życiu, ale także wiara, ale także wierność Bożym przykazaniom. Do tego, żeby się rozwinąć, rozwinąć umysłowo, rozwinąć charakter logiczny, potrzebna jest silna woda. Każdy, nawet ten najmniejszy, nawet ten chłopiec, który tutaj siedzi, ma wolę i może nad nią pracować.
On musi pracować, żeby się sprzeciwiać złu, żeby nie zadawać się z tym, co złe. Czasami wielki wpływ na młodego człowieka ma grupa rówieśnicza. Nie nauczyciele, nie rodzice, ale grupa rówieśnicza. Namawia, naciąga do zła, do narkotyków, do pijaństwa, do draństwa, do przekleństw. Rozmawiałem kiedyś z takim chłopcem, który mówił, że nauczyłem się przeklinać od moich kolegów, bo przedtem w ogóle nie znałem takich słów. I czasami od koleżanek. Nie wolno ulegać. Nie wolno być tchórzem, bo takiemu młodemu człowiekowi wydaje się, że jak nie będzie tak postępował jak inni, to będą się z niego śmiać. To będą mówić, o to zakonnica, albo ten pewnie na księdza pójdzie, skoro taki pobożny nie chce mówić złych słów, nie chce robić czynów złych. Nie przejmuj się tym. Największe zwycięstwo to zwycięstwo nad samym sobą. Sukces, każdy sukces, czy to w nauce, czy w polityce, czy w kulturze, czy w życiu prywatnym, każdy sukces bierze się stąd, że najpierw jest entuzjazm, zainteresowanie czymś, potem ciężka praca, a potem upór. I to długotrwały upór. Nie można być słomianym o tym. Trzeba być upartym. Tylko wtedy się coś osiągnie. Wybitny poeta rzymski, Wergiliusz, powiedział kiedyś takie mądre zdanie. Labor assiduus vincit omnia. A co po polsku znaczy? Konsekwentna praca przezwycięża wszystko. Ja jestem świadom, że to jest prawda. Przez 40 lat byłem profesorem uniwersytetu. Przez 10 lat byłem rektorem katolickiego uniwersytetu. I w moim życiu miałem do czynienia z tysiącami młodych ludzi, dla których wykładałem, których zdawać się mogło, jak mi się wydawało, próbowałem wychowywać. I mogę powiedzieć, że nie miało znaczenia największego, czy ktoś jest wybitnie zdolny, czy nie. Największe znaczenie miała pracowitość, upór, silna woda. I tego wam życzę, tej waszej szkole, pod wezwaniem świętej pamięci księdza Dominika Maja, byście tacy byli. Niech wam nikt nie mówi, że wiara w Boga jest czymś niepostępowym, nierozumnym. Inni nie chodzą do kościoła i jakoś żyją. Inni żyją ze sobą, jako młodzi ludzie, bez ślubu i jakoś żyją. Czasami rodzice to akceptują, nawet dziadkowie we współczesnym świecie. Doszło do takiego rozprężenia kompletnego. Niech wam się nie wydaje, że to jest prawda. To się obali wcześniej czy później. Mówi się, że Pan Bóg wybacza zawsze, jeśli człowiek żałuje błędy. Ludzie wybaczają niekiedy. Natura nie wybacza nigdy. Jak ktoś skoczy z 10 piętra na bruk, to wiadomo, co się z nim stanie. Natura nie wybacza. Tak samo nie wybaczy tak zwanych pseudomałżeństw homoseksualnych. Nie wybaczy tej rozpusty, tego draństwa, które dzieje się w świecie. Nie wybacz. I skończy się to źle. Rozum i wiara idą w parze. Nie wierzcie w to, że człowiek uczony musi być człowiekiem niewierzącym. To jest nieprawda. Ja byłem uczestnikiem setek kongresów międzynarodowych. Spotykałem się z wybitnymi uczonymi na całym świecie. I w większości wypadków okazywało się, że ci uczeni ludzie poszukują Boga, że nie odrzucają Go. Bo bez Boga świat jest nie do wytłumaczenia. Gdyby ktoś na Marsie, gdzie nikt jeszcze nie był, znalazł komputer i przywiózł go na Ziemię. I ten komputer by działał. Czyż można by było odpowiedzieć, że ten komputer sam powstał wskutek ruchów materii, chociażby te ruchy trwały miliony lat,
pokupali byśmy się w głowę, bo jest człowiek uszalejesz. To niemożliwe. A czy świat jest mniej skomplikowany od komputera? Czy mózg ludzki, gdzie są 200 miliardów różnych połączeń, jest mniej skomplikowany od komputera? Czy to mogło powstać samo? Bez jakiejś inteligencji nadrzędnej? Nie. Człowiek myślący nie może nie wierzyć w Boga. Niedouczony może nie wierzyć. Przed bardzo wielu laty. Na początku lat 70. byłem przez 2 lata w Niemczech, w Monachium, na stypendium imienia Aleksandra Humboldta. To było bardzo znakomite stypendium. Tam przygotowywałem swoją habilitację. Tam ci stypendyści pochodzący z ponad 100 krajów, z różnych specjalności, z różnych narodowości. Spotkaliśmy się kiedyś na specjalne spotkanie w ratuszu Monachium, bo był 74 rok, pamiętam, zima, z najwybitniejszym ówczesnym uczonym niemieckim, który się nazywał Werner Heisenberg. Słynny laureat Nagrody Nobla, odkrywca tak zwanej zasady nieoznaczoności. Kto się uczył kilnie fizyki, to powinien to wiedzieć. To jest bardzo ważna zasada. Zasada nieoznaczoności w atomistyce. Za to otrzymał Nagrodę Nobla. I on mówił do nas, ludzi zgromadzonych z najróżniejszych, jak powiedziałem, krajów, o swoim życiu, o swojej karierze naukowej. A potem powiedział, jeśli ktoś z Was ma jakieś pytanie, to proszę bardzo. Tam jeden ze słuchaczy z Meksyku czy z Hiszpanii, już nie pamiętam, i zapytał, panie profesorze, pan jest najwybitniejszym fizykiem współczesnych czasów. Czy pan wierzy w Boga? I wtedy Heisenberg odpowiedział słowami, które do dziś pamiętam dobrze. Powiedział mi po niemiecku tak. Der erste Trunk, aus dem Becher der Naturwissenschaft, macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Co po polsku znaczy pierwszy łyk z kielicha nauki może cię uczynić ateistą. Ale pamiętaj, na dnie tego kielicha nauki czeka na ciebie Bóg. Tak powiedział najwybitniejszy fizyk XX wieku. Dlatego nie bądźcie ludźmi zakompleksionymi. Nie wstydźcie się nigdy wiary. Kto mnie wyzna wobec ludzi, tego i ja wyznam wobec Ojca mego. A kto mnie zaprze się wobec ludzi, wyrzeknie się mnie wobec ludzi, zawstydzi się wobec ludzi, tego i ja się wyprę na sądzie, mówi Chrystus. To dotyczy każdego z nas. Każdego kapłana, każdego nauczyciela, każdego urzędnika, każde dziecko i każdego młodego człowieka. Kończę już, bo już za długo mówię. Chcę wam powiedzieć jedno. Bądźcie naśladowcami świętego Dominika Maja, waszego wspaniałego proboszcza w waszej parafii. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Amen. Prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć
przedamy mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdzie dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Dostanie księża arcybiskupu i liderzy społeczności szkolnej
ofiarami odprawienia mszy świętej w naszej intencji. Zapraszam wszystkich zgromadzonych na dalszą treść uroczystości na plac szkolny. A przemarsz będzie w następującym porządku. Quiero
dalej jak? Wiesz co, chyba tym, ale ten. Wiesz co, ja tam pójdę, pójdę przestawić to. Po prostu, chociaż oni tak nagrywają, ale. Dobra, dobra. Cześć. Imienia księdza Dominika Maja. To co rządzisz? Spocznij. Prosimy usiąść. Szanowni księża, drodzy państwo, kochani uczniowie, zgromadziliśmy się tutaj w dniu szczególnym. Dzisiaj naszej szkole zostanie nadane imię księdza Dominika Maja. Ksiądz kanonik Dominik Maj, wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Bychawie, zapisał się w pamięci parafian jako gorliwy duszpasterz ujmujący swoją skromnością, pokorą, dobrocią, służbą Bogu i człowiekowi. Obdarzony wielką charyzmą, postrzegany przez ludzi w kategoriach świętości, jest piękną postacią naszej małej ojczyzny. Życie księdza Dominika Maja to żywe świadectwo tragicznych dziejów Polski, okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej, a później ustroju komunistycznego. Działalności duszpasterskiej przyświecał jeden cel, aby jego parafianie poszli razem z nim do nieba. Ksiądz Dominik Maj był kapłanem darzonym wielkim szacunkiem przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Inicjatywa nadania szkole podstawowej w Zaraszowie imienia księdza Dominika Maja jest hołdem złożonym przez nauczycieli, uczniów, rodziców i mieszkańców wielkiemu człowiekowi naszego regionu, gorliwemu duszpasterzowi, kapłanowi dobroci i pokornej wiary, miłośnikowi dzieci i młodzieży, męczennikowi hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Ponadto nadanie szkole imienia księdza Dominika Maja ocali od zapomnienia jego piękną postać, a wyznawane przez niego idee będą drogowskazem dla obecnego i przyszłych pokoleń młodych Polaków, w szczególności naszych uczniów. Zgromadziliśmy się dzisiaj również po to, aby świętować zakończenie realizacji projektu termomodernizacji naszej szkoły, której inwestorem jest gmina Bychawa. Cieszymy się z estetycznego wyglądu budynku, nowego dachu, nowoczesnego ogrzewania, odwodnienia i chodników. Termomodernizacja zbiega się z 50. rocznicą powstania budynku szkoły, w którym to nauka rozpoczęła się 18 grudnia 1968 roku. Mamy to szczęście, że inicjator i budowniczy tej placówki, pan dyrektor Witold Milanowski, jest tu dzisiaj z nami. Pragniemy w symboliczny sposób wyrazić swoje podziękowania za trud budowy szkoły, za wychowanie wielu pokoleń w Lublinie. Witam przedstawicieli władz powiatowych. Na czele z panem Pawłem Pikulą, starostą powiatu lubelskiego. Grzegorzem Szaconem, sekretarzem powiatu. Witamy pana Piotra Gębę, radnego powiatu lubelskiego. Pana Artura Kłazę, wiceprezesa lokalnej grupy Szczecińskiego, księdza Piotra Irackiego i księży witaliuszy pracujących w naszym powiatu. Serdecznie witam siostrę Barbarę Maćkowską, pracującą w domu opieki świętego brata Alberta Bychawia. Witam wśród nas pana Grzegorza Szaconia, komendanta Komisariatu Policji w Bychawie. Pana Ryszarda Krzyszczaka, dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bychawie. Pana Łukasza Smyka, reprezentującego Komendę Wojewódzką Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublinie.
Witamy władze gminy Bychawa, pana Janusza Urbana, burmistrza Bychawy, wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta w Bychawie, panią Magdalenę Kostrubę, panią Elżbietę Dworak, panią Jolantę Cajzer, panią Agnieszkę Szacę, panią Iwonę Kłazę oraz pana Marka Matyska. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej w Bychawie, panią Annę Pawlas, pana Mirosława Malca, pana Bogdana Tylusa, pana Zbigniewa Maksima, pana Kazimierza Walczaka i pana Janusza Lipca. Witam serdecznie pana Jacka Łysia, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic wraz z zarządem stowarzyszenia. Pana Piotra Wojtasia, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie. Witam pana radnego Rady Miejskiej Bychawie, pana Jerzego Rybaczka. Szczególnie gorąco witam członków rodziny naszego patrona, panią Zofię Kret, panią Marię Niemiec, państwa Zofię i Mieczysława Puzio, państwa Stanisławę i Józefa Lisków, państwa Mariannę i Jana Majów, siostrę Marzenę Wielgus. Szczególnie serdecznie witamy wśród nas Justynę i Piotra Wielgusów, dzięki którym udało nam się nawiązać kontakt z rodziną naszego patrona. Oraz witamy serdecznie wszystkich przybyłych członków rodziny księdza Dominika Maja. Niezmiernie miło nam gościć panią Annę Pietrzak, dyrektora samorządowego przedszkola nr 1 w Bychawie. Dyrektorów szkół wraz z pocztami sztandarowymi. Witam panią Małgorzatę Tudrujek, dyrektora szkoły podstawowej w Bychawie wraz z wicedyrektorami, panią Justyną Pawlik oraz panią Renatą Krysową. Panią Bogumiłę Rosołowską, dyrektora szkoły podstawowej imienia Kajetana Koźmiana w Bychawce. Panią Martę Rzeźko, dyrektora szkoły podstawowej imienia Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej. Pana Mirosława Stoczkowskiego, dyrektora szkoły podstawowej imienia Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej. Pana Jerzego Zbrawkę, dyrektora zespołu szkół zawodowych imienia Henryka Dobrzańskiego w Bychawie. Bardzo serdecznie witam byłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły na czele z panem dyrektorem Witoldem Milanowskim i panem dyrektorem Krzysztofem Lisem. Gorąco witam doradcę metodycznego pana Krzysztofa Kramka oraz licznych przyjaciół naszej szkoły. Witam serdecznie panią Danutę Adamek, dyrektora środowiskowego domu samopomocy w Bychawie. Pana Grzegorza Wilczyńskiego, dyrektora domu dziecka w Woli Gałęzowskiej. Panią Zofię Popłaską, prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie. Panią Ewę Korbę, kierownika ośrodka pomocy społecznej w Bychawie. Panią Danutę Grytę, kierownika KRUS-u w Bychawie. Panią Teresę Tracz, prezesa Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. Panią Ewę Nieściur, reprezentującą dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Witam panią Alinę Doroszewską, prezesa zarządu ogniska ZNP w Bychawie. Panią Ewę Rębacką, prezesa Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Bychawie. Witam wykonawców projektu termomodernizacji budynku szkolnego w Osobach, pana Henryka Pytki i pana Andrzeja Bieleckiego oraz inspektorów nadzoru budowlanego, panią Barbarę Maciąg i pana Michała Pietraszka. Mediów lokalnych, pana Jerzego Jelcowa. Gorąco witam sołtysów,
Baran, sołtysa Zaraszowa, panią Joannę Gołąb, sołtysa Skawinka, pana Andrzeja Poniewozika, sołtysa Kolonii Zaraszów oraz pana Stanisława Ziarkowskiego, sołtysa miejscowości Urszulin. Witam serdecznie trupów, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej Zaraszowa i Kolonii Zaraszów wraz z pocztem sztandarowym. Bardzo serdecznie witam wszystkich absolwentów naszej szkoły, którzy przybyli z różnych, często odległych miejscowości. Miło nam również gościć sponsorów, bez pomocy których trudno byłoby nam zorganizować dzisiejszą uroczystość. Gorąco witam Młodzieżową Orkiestrę Dętą Henryczki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia księdza Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, która dzisiaj występuje pod batutą pana dyrektora Henryka Rudziaka. Zespół ludowy Prosto z Pola z Nieczwicy Dużej oraz Kapelę Ludową Cyja. Witam serdecznie wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów naszej szkoły, rodziców oraz wszystkich biorących udział w naszej uroczystości. Teraz Zaraszów i okolic pana Jacka Łysia o odczytanie i wręczenie aktu nadania Szkole Podstawowej w Zaraszowie imienia księdza Dominika Maja. Jego ustawy ustępu pierwszego rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z dnia 17 marca 2017 roku, dziennik ustaw z dnia 2017 roku, pozycja 649 i rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic uchwałą nr 2 łamane przez 2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku uroczyście nadaje z dniem 16 września 2018 roku Szkole Podstawowej w Zaraszowie imię księdza Dominika Maja. Sztandar szkoły jest symbolem tradycji patriotycznych, szacunku dla człowieka, hartu ducha i wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń społeczności szkolnej i lokalnej. Dostojni goście, szanowni rodzice, nauczyciele, uczniowie. Za chwilę nastąpi ceremonia przekazania sztandaru. Przedstawiciele stowarzyszenia wręczą go dyrektorowi szkoły, pani Bożenie Kozień. Następnie zostanie on przekazany Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic. Do ceremonii wręczenia sztandaru wystąp. W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic przekazujemy ten sztandar jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie wobec ojczyzny. Niech służy godnie następnym pokoleniom uczniów naszej szkoły. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są
i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Poczet sztandarowy stowarzyszenia. Po ceremonii wręczenia sztandaru wstąp. Teraz nastąpi przekazanie sztandaru uczniom. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej imienia księdza Dominika Maja w Zaraszowie do przyjęcia sztandaru wystąp. Drodzy uczniowie, przekazuję sztandar szkoły w wasze ręce. Niech prowadzi was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem waszej godności i powinności uczniowskiej. Swoją nauką i postawą umacniajcie autorytet szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem. Przyjmujemy sztandar szkoły i przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły i ojczyzny. Poczet sztandarowy. Sztandar Szkoły Podstawowej imienia księdza Dominika Maja w Zaraszowie zaprezentować. Sztandar szkoły. Sztandar szkoły ma kształt kwadratu 100 cm na 100 cm. Płatem sztandaru jest tkanina umieszczona na drzewcu wykonanym z toczonego drewna bukowego o długości 220 cm i średnicy 3,5 cm. Drzewiec jest dwudzielny, łączony metalową tuleją i zakończony okuciem ze srebrnym orłem w złotej koronie. Boki sztandaru, z wyjątkiem boku od strony drzewca, obszyte są złotymi frędzlami. Awers sztandaru jest wykonany z tkaniny satynowej w kolorze ekri. Na środku widzimy owalny portret przedstawiający popiersie patrona księdza Dominika Maja, ubranego w strój kanonicki, czyli komrzeł, mantolet oraz ozdobny łańcuch z herbem diecezji. Jego twarz jest pogodna, lekko uśmiechnięta. W górnej części awersu nad portretem znajduje się napis w kształcie łuku w dwóch wersach. W pierwszym łuku – Szkoła Podstawowa, w drugim poniżej – imienia księdza Dominika Maja. A pod podobizną patrona w półkolu widnieją słowa w Zaraszowie. Wszystkie litery są wyhaftowane złotym kolorem. Rewers sztandaru jest wykonany z tkaniny barwy czerwonej. Na tym tle umieszczono godło państwowe orła haftowanego srebrną, metalizowaną nicią, korona i pazury w kolorze złotym. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższych lotów oraz gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Nad orłem znajduje się napis Bóg, po lewej nauka, zaś po prawej honor, pod orłem ojczyzna. Napisy te zamieszczone są w półkolu, wyhaftowane wielkimi drukowanymi literami barwy złotej. Sztandar obszyto taśmą w kolorze złotym szerokości 15 mm. Sztandar dla społeczności szkolnej to symbol Polski, narodu, symbol małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć i godnie służyć. Po prezentacji sztandaru
Za chwilę nastąpi ślubowanie uczniów na sztandar szkoły. Proszę o wystąpienie reprezentacji uczniów do ślubowania. Baczność do ślubowania. My, uczniowie Szkoły Podstawowej imienia księdza Dominika Maja w Zaraszowie, w obecności naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości, naszej ojczyźnie, patronowi i Tobie, szkoło, uroczyście ślubujemy. Dbać o honor i dobre imię naszej szkoły. Ślubujemy. Być dobrym Polakiem, wiernym tradycji naszego kraju. Szanować język, historię i kulturę ojczystą. Ślubujemy. Wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej. Ślubujemy. Wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki ucznia. Ślubujemy. Kształcić w sobie cechy, które posiadał nasz patron, a w szczególności dobroć, patriotyzm, miłość bliźniego, służbę drugiemu człowiekowi. Ślubujemy. Po ceremonii ślubowania. Wstąp. Proszę Państwa, za chwilę nastąpi odśpiewanie hymnu szkoły. Po raz pierwszy w naszej historii hymn będzie zaśpiewany publicznie. Do hymnu szkoły. Thank you.
Proszę usiąść. Teraz. Ale w twoim wątłym ciele zamieszkał wielki duch. Już w dzieciństwie poznałeś swoich wielkich przyjaciół, Boga, Pana Jezusa i Matkę Boską. Wraz z innymi dziećmi podczas wypasu bydła na wygonie mały Doncio odmawiał pacierze i śpiewał pieśni ku czci Najświętszej Panienki. Pójdźcie, o dziadki, pójdźcie wszystkie razem za miasto pod słup na wskórek. Tam przed cudownym klęknijcie obrazem, pobożnie zróbcie paciórek. Słysząc to dziadki biegną wszystkie razem za miasto pod słup na wskórek. Tam przed cudownym klękają obrazem i zaczynają paciórek. Całują ziemię, potem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bądź pochwalona Przenajświętsza Trójca, teraz i czasu wszelkiego. Potem Ojcze nasz i zdrowaś i wierze, dziesięcioro i koronki, a kiedy już całe zmówili pacierze, wyjmął książeczkę z kieszonki. I litanii od Najświętszej Matki starszy brat śpiewa, a z bratem Najświętsza Matko przyśpiewują dziadki. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i nadziei wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Kiedy Doncio miał 6 lat, rozpoczął naukę. Jego pierwszym nauczycielem był brat Stanisław, który tajnie w domu Majów uczył dzieci czytać i pisać w języku ojczystym, co w czasach zaborów było zakazane. Następnie uczył się w szkole powszechnej w Rzeczycy Księżej, a później przez 6 lat w gimnazjum w Kraśniku. W tym czasie służyłeś do mszy świętej. Zorganizowałeś kółko żywego różańca młodzieńców. Lata biegły i z Domcia stawałeś się dominikiem, czyli należącym do Pana. Więc Bóg się o ciebie upomniał. Dał ci tajemniczy dar, powołanie. Ty wezwałeś mnie.
Tobie serce me. Nie mogę zrozumieć miłości danej dni. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za miłość Twą, dziękuję za powołanie, które dałeś mi. To będzie dla mnie szczęśliwy dzień, gdy włożysz na mnie swe ręce. To ze szczęścia dusza ma śpiewa słowa te. Skąd ta hojność Twa? Panie, czemu właśnie ja? Nawet nie zasłużyłem na miłość daną mi. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za miłość Twą, dziękuję za powołanie, które dałeś mi. To będzie dla mnie szczęśliwy dzień, gdy włożysz na mnie swe ręce. To ze szczęścia dusza ma śpiewa słowa te. Idąc za głosem Pana, ku wielkiej radości rodziny, wstąpił do seminarium duchownego. Na studiach znany był ze swojej gorliwości i poważności, której szczególną formą był kult Maryi i kult serca Jezusowego.
Pobyt w seminarium jednak utrudniał pogarszający się stan zdrowia i związane z tym pobyty w sanatoriach, najczęściej z Zakopanem. Podczas tych wyjazdów młody alum rozwijał swoją pasję, jaką było fotografowanie piękna przyrody i samodzielne wywoływanie zdjęć. W czasie studiów chętnie wracał do domu w Rzeczycy. Kochasz ty dom, rodzinny dom, co w letnią noc skroś srebrnej mgły szumem swych lip wtórzy twym snom, a ciszą koi twe łzy? Kochasz ty dom, ten stary dach, co prawi baśń o dawnych dniach, omszały wrót, rodzinny próg, co wita cię z cierniowych dróg? O, jeśli kochasz, jeśli chcesz żyć pod tym dachem, chleb jej zbóż, sercem ojczystych progów strzeż, sercem ojczystych ścianach złóż. Spędzanych w rodzinnym domu, pragnąc ożywić pobożność, prowadził popołudniowe nabożeństwa w miejscowym kościele. Ponadto założył chór, dla którego komponował pieśni. Lata biegły i Dominik ukończył seminarium duchowne. W opinii rektora czytamy: słabe zdrowie, zdolności dobre, kazania pisze dobre, głos słaby. Nadszedł dzień święceń kapłańskich, po których los go zaprowadził po raz drugi do Wychawy. Tu prowadził katechezy dla dzieci i młodzieży, z którymi miał zawsze bardzo dobry kontakt. Dzieci cię uwielbiały, ciągnęły za tobą całą gromadką, pragnąc dotknąć twojej sutanny, ponieść ci teczkę, a ty dawałeś im cukierki. Pobycie w parafii w Bichawie w 1932 roku ksiądz Dominik został skierowany do Wojsławic, następnie do Lipnicy, a później do Łaszczowa. Pochylałeś się nad biednymi, otaczałeś opieką biednych i samotne matki. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyodzieliście mnie. Byłem nagi, a przyjęliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Już w młodości dałeś się poznać jako kapłan o niezwykłej pobożności, rozwijający swoją duchowość i pragnący pogłębiania swoich parafii. Jako człowiek życzliwy i kochający ludzi, obdarzający szczególną miłością dzieci. Wojna z całym ogromem swojego okrucieństwa i cierpienia brutalnie wtargnęła w życie kapłana, który doświadczył niewyobrażalnego zła zarówno ze strony Rosjan, jak i Niemców. Będąc proboszczem w Łaszczowie, cudem ocalił swoje życie, kiedy to radziecki oficer skierował pistolet w jego stronę. Nie uląkłeś się! Krzyknąłeś do napastnika: strzelaj! Swoją heroiczną postawą złamałeś gniew żołnierza i jego ręka, trzymająca broń wymierzoną w ciebie, opadła. Wojenna zawierucha nie zdołała w księdzu
Wojenna zawierucha nie zdołała zgasić w księdzu ducha wiary. Nadal, mimo przeszkód, wypełniał swoje duszpasterskie obowiązki. Roku ksiądz Maj został. Dzień ten poczuł pięcioletni traumatyczny okres niewoli w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Z pokorą zniosłeś 5 lat nieludzkich warunków obozu zagłady. Głód, wycieńczenie, katorżniczą pracę, ciężkie i brutalne kary zadawane przez hitlerowskich oprawców, tortury, śmierć współwięźniów. Twoje ciało znikało, 38 kilogramów, ale twój duch wzrastał. W tych nieludzkich czasach stałeś się wzorcem pełni szlachetności, godności, wiary, niezłomności, wierności wyznawanym ideom. Wyżyny miłości do człowieka osiągnąłeś, kiedy podzieliłeś się głodową porcją przydzielonego ci chleba ze swoim oprawcą, który utraciwszy łaski przełożonych, trafił do twojej celi. Wypełniłeś przesłanie świętego Pawła. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Wyrzucili Boga, podeptali wiarę, zakazali modlitw, ale ciebie nie złamali. Ty nie uląkłeś się. Odprawiałeś konspiracje msze święte, udzielałeś komunii świętej, sprawowałeś sakrament pokuty i pojednania. Organizowałeś nocne adoracje Najświętszego Sakramentu. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. W okrutnej, obozowej rzeczywistości, w której umierało się z głodu, a dla wielu więźniów największym pragnieniem był kawałek chleba, ty marzyłeś o innym chlebie, chlebie życia. W liście do rodziny pisałeś: proszę mi przysłać to lekarstwo, które zwykle rano na czczo przyjmowałem. Narażając się na tortury, nosiłeś przy sobie komunię świętą. Stałeś się chodzącym tabernakulum. Dla hitlerowców człowiek przestawał być człowiekiem. Stawał się numerem. Ale nigdy nie odebrano ci twojego człowieczeństwa. Wielbiłeś Jezusa na kolanach, czołgając się po żwirze. Głosiłeś kult Najświętszego Serca Jezusowego. Dokonałeś aktu oddania się w miłości Matce Bożej Niepokalanej. Błogosławieni, którzy w czasie gromów nie utracili równowagi ducha, którym na widok spustoszeń i złomów nie płynie pieśń rozpaczy głucha, którzy wśród nocy nieprzebytych cieni nie tracą wiary w przeskrannych promieni. Błogosławieni. Odniosłeś duchowe zwycięstwo nad faszystowskim systemem pogardy i nienawiści do człowieka. Potrafiłeś ze swojego cierpienia uczynić wartość. Swoją nieustającą modlitwą krzepiłeś serca wątpiących i przynosiłeś ulgę cierpiącym. Za twoją sprawą zdarzały się cudowne przemiany wewnętrzne więźniów, a nawet katów.
Heroiczną postawą naśladującą Chrystusa przeciwstawiłeś się ideologii obozów koncentracyjnych, których celem było upodlenie człowieka, pozbawienie go godności. Ale nigdy nie odebrano ci twojego człowieczeństwa. Życie w nieludzkich warunkach, bestialstwo oprawców nie pozbawiły cię wiary w miłość Boga i sens życia. Jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym blasku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło. Gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. Ksiądz Dominik Maj przebywał w Dachau do 29 kwietnia 1945 roku, kiedy to amerykańscy żołnierze wyzwolili więźniów. Po opuszczeniu obozu ksiądz Maj, sam schorowany i wycieńczony, organizował pomoc chorym w szpitalach w Austrii. Później pełnił funkcję duszpasterza polonijnego w Tyrolu. 19 maja 1947 roku kapłan wrócił do kraju. Gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużo popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie.
Ksiądz Dominik został posłany przez biskupa jako proboszcz do parafii Boby, w której pracował przez ponad 10 lat. Z właściwym sobie entuzjazmem przystąpił do ożywienia życia religijnego swoich parafian i odnowy zniszczonego przez wojnę kościoła. Za gorliwość kapłańską, staranie o piękno i ozdobę świątyni parafialnej i dobro parafii w Bobach ksiądz Dominik Maj został mianowany kanonikiem honorowym kapituły kolegiaty zamojskiej. Niestety, ponownie w jego życie wkroczyła historia. Tym razem nie obóz koncentracyjny, lecz komunistyczny ustrój Polski Ludowej. W tych trudnych czasach ksiądz po raz kolejny dał dowód potęgi swojego ducha. Represjonowany, zastraszany, przesłuchiwany, obciążony karami finansowymi przez organy bezpieczeństwa, nie zaprzestał głosić krytyki działań komunistów i prowadzić bogatej działalności duszpasterskiej. Niezłomności wiary ksiądz przyjął również jako proboszcz parafii w Bychawie, do której został przeniesiony w 1958 roku.
przedstawicielami rodziny księdza Dominika Maja. Ja jestem z tego pokolenia, które znało księdza Dominika i pamięta go. Mówiliśmy do niego stryjku, wujku, a między sobą nazywaliśmy go księdzem dziadziem. Był dla nas bardzo ważną postacią, bo scalał i jednoczył naszą rodzinę. Wielokrotnie pomagał nam i wspierał. Doznaliśmy jego dobroci, miłości. Jesteśmy świadkami jego świętości. Dlatego też, gdy dowiedzieliśmy się, że szkoła podstawowa w Zaraszowie będzie nosiła imię księdza Dominika Maja, bardzo się ucieszyliśmy. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Dlatego też serdecznie dziękuję pani dyrektor szkoły za tą wielką dla nas inicjatywę. Całej społeczności szkolnej za zrealizowanie tej inicjatywy, za przepiękną dzisiejszą uroczystość. Dziękuję również mieszkańcom Zaraszowa za wsparcie udzielone szkole. Dziękuję również panu burmistrzowi Bychawy i księdzu proboszczowi za to, że pomogli szkole w zorganizowaniu tego wszystkiego, co tutaj dzisiaj widzieliśmy. Szczególnie chcę podziękować księżom, którzy dzisiaj celebrowali najświętszą ofiarę. Przede wszystkim księdzu arcybiskupowi za słowa, które niejako streściły sylwetkę, postać naszego wielkiego rodaka. Bo ksiądz Dominik był księdzem walczącym, ale nie przeciwko, ale za wiarę, za przestrzeganie dziesięciorga przykazań. Szczególnie z księży dziękuję księdzu Jerzemu i ojcu Krzysztofowi za to, że stali się niejako kustoszami pamięci o księdzu Dominiku Maju. Dziękuję również księdzu Piotrowi Irackiemu, który kontynuuje w naszej rodzinie drogę księdza Dominika. Życzę księżom, żeby ksiądz Dominik był im wsparciem w ich trudnej i naprawdę odpowiedzialnej misji. Natomiast społeczności szkolnej na czele z panią dyrektor życzę wielu sukcesów, zarówno tych dydaktycznych, jak i wychowawczych. Życzę, żeby ksiądz Dominik pomagał i wspierał was, zwłaszcza w tych sytuacjach trudnych, których niestety w oświacie jest bardzo dużo. Darem naszej rodziny dla szkoły są książki do biblioteki szkolnej, bo w bibliotece książek nigdy za wiele, prawda? Chyba już wszystko powiedziałem. Szczęść Boże! Dziękujemy bardzo serdecznie rodzinie księdza Dominika Maja. I proszę Państwa, teraz musimy wprowadzić małą zmianę do scenariusza, ponieważ młodzież szkolna grająca w orkiestrze Henryczki musi już niestety wyjeżdżać. Przyjeżdża zaraz po nich autobus. Goście, drodzy gospodarze, nade wszystko kochani rodzice i dzieci szkoły podstawowej imieniem księdza kanonika Dominika Maja w Zaraszowie. Benjamin Franklin miał kiedyś powiedzieć, że jeżeli nie chcemy, aby zapomnieli o nas po śmierci, musimy napisać coś, co warto czytać, albo zrobić coś, o czym warto pisać. I rzeczywiście, fenomen pamięci o księdzu kanoniku Dominiku Maju pokazuje, że jest postacią, która niewątpliwie zapisała się złotymi zgłoskami w serca pokoleń Zaraszowa i całej bychawskiej parafii. Kiedy dzisiaj po niemal 42 latach po jego śmierci odwiedzamy grób na bychawskim cmentarzu, zawsze znajdziemy tam zapalony znicz, kwiaty. Kiedy zapytamy mieszkańca Bychawy, Zaraszowa, Gałęzowa i dalej Bobów czy Rzeczycy, niemal wszyscy są w stanie powiedzieć choćby kilka słów o tym niezwykłym kapłanie. Czym zyskał sobie taką sympatię nawet tych, którzy go nigdy nie spotkali? Choćby
tych dzieci, młodzieży, którzy przed chwilą występowali. Dobrocią, miłością, duszpasterską troską, a nade wszystko umiłowaniem człowieka i wrażliwością o jego los. Dzisiaj już słyszeliśmy słowa zapisane w testamencie. Pragnąłem być dobrym pasterzem. Kochałem dziateczki, pragnąłem ich wcześniej oddawać ich Zbawcy. Niech swoją modlitwą otoczą mą trumnę. Tak zazdrościłem świętemu Janowi Wiany i jego pewności, że parafianie jego pójdą z nim kiedyś ogromną procesją do nieba. Aby mi ja, niegodny sługa Jezusa, mógł na tę łaskę zasłużyć. Do widzenia, Zbawicielu, przez Twą Matkę. Przecież jestem jej dzieckiem i niewolnikiem. Tę łaskę. Dzisiaj zgromadziliśmy się nie tylko po to, aby otoczyć pamięcią i przywoływać księdza kanonika Dominika Maja, ale by prosić przez jego wstawiennictwo o potrzebne łaski dla tej społeczności. I dzisiaj, kiedy szkoła przyjęła imię kanonika Maja, staje się niejako realizatorem jego testamentu. Przyjmuje na siebie zobowiązanie, aby być wiernymi ideałom, którymi żył patron. Jego skromność, pokora, cichość i miłość nie pozwalały mu wywyższać się ponad innych. Ale dla wielu, co już było wyrażone w dniu pogrzebu, stał się polskim, lubelskim, bychawskim Janem Wianejem. Stał się dla wielu świętym. I zobowiązanie kultywowania pamięci przyjmuje dzisiaj na siebie szkoła w Zaraszowie, ale także i my. Dlatego gratuluję społeczności szkolnej z panią dyrektor na czele przyjęcia tak wspaniałego patrona, jak również wszystkich inwestycji, które w ostatnich latach się działy. Ufam, że to wszystko pomoże w zgłębianiu wiedzy ludzkiej i Bożej. Szczęść Boże, a nam życzę, abyśmy pamiętali o kanoniku Maju i byśmy te wszystkie wspomnienia, które nosimy w sercach, mogli jeszcze bardziej zebrać i nimi się dzielić. Szczęść Boże. Refleksje, różaniec, życie Jezusa, Maryi i w każdej tajemnicy wplotłem myśl, słowa, które odczuwałem, znając go z życia księdza kanonika. I ten pogrzeb, ten wtorek, i te tysiączne rzesze ludzi. I to wspomniane było wiele razy. Właśnie ksiądz Marcin Bartel, jego przyjaciel obozowy, powiedział tak, mówili na niego koledzy księża Dominik Domciu. W roku 75, po moim przyjściu, a więc miałem szczęście być przy świętym, tak trzeba powiedzieć, prawie 2,5 roku do dnia jego odejścia. I spotkałem wtedy wiele razy księdza Marcina, on był u nas. Myśmy jeździli z tym kanonikiem do jego rodzinnego domu, do jego brata. Przyjaźnili się. I wtedy powiedział ksiądz Marcin, Dominiku, dzisiaj się modlimy za ciebie, a od jutra będziemy modlić się do ciebie. I ja tak to czynię. I kiedy przychodzą chwile trudne, kiedy przeżywałem trudne, kiedy byłem w Kosarzewie, daję świadectwo wobec wszystkich. Pragnieniem księdza kanonika było, aby w Kosarzewie był kościół. Próbował ksiądz kanonik wcześniej, władze nie pozwoliły, poprzednik nie pozwoliły. I kiedy ksiądz kanonik umarł, a ksiądz biskup Pylak pyta Januszek, nie poszedłbyś do Kosarzewa? Była trudna sytuacja. Tam trzeba sytuację uspokoić i kościół budować. Ja mówię, księża biskupie, ksiądz kanonik Dominik pragnął, by Kosarzewiątka miały kościół. Dlatego pójdę wbrew wszelkim trudnościom i będę podejmieć tego dzieła. Bo mówię, bo z nieba ksiądz kanonik mi pomoże.
i pomagał. I pomagał. Dałem tego świadectwo, kiedy było poświęcenie kościoła przy księdze biskupie. Kiedykolwiek przejeżdżałem do Lublina, wstępowałem przy jego grobie, modliłem się. A dam świadectwo takie piękne, może tu jest, nie wiem, dziękuję, tyle uczennic, uczniów moich, jesteście kochani po tylu latach, więc wracam zawsze tu z radością i staram się 2 listopada zawsze wieczorem przyjechać i modlić się. I tak było tam taka pani, to się ogadała, moja uczennica z dzieciątkiem i pyta się do dzieciątki, mamusiu, dlaczego przy tym księdzu stoi 2 dzieci, a ja sam z tyłu. Byłem bez koloratki, a ona mówi, wiesz córciu, bo ten ksiądz kochał bardzo dzieci, on mnie religii uczył, kochał dzieci, dlatego ta dziewczynka ma różyczki, a chłopiec ma laurkę. I ten napis, który był wiele razy cytowany, ma głęboki sens. Miłosiękowi dziadki młodzieży, kochani, to się wiele, chcieć mówić, to do rana bym pomówił, ale chcę powiedzieć tak, że dzisiaj powiedziałby tak, kochane moje zaraszawiątka, cieszę się wami, że będę z wami w waszej szkole, będę wam patronem, bo mówił tak i o dorosłych, i do dzieciach, szczególnie dzieci, kochane bychawiątka, kochane zdrapiątka, kochane gałęzawiątka, i kochane koza żywiątka, to pamiętam te wioski. Oni już wszyscy kochani. I ksiądz kanonik, pomimo że był chory, miał astmę, cierpiał, więc on uczył dzieci. On chodził pieszo. Jak nie przyjechali, to pieszo chodził. Później ja podwoziłem go maluchem, ale nie zawsze można było dojechać. Pamiętam taki dzień jesienny, słota, kiedy lał deszcz i ja dojechałem tam w dół i do zdrap poszedł ksiądz kanonik, nawet parasola wtedy nie miał, steczką poszedł tą drogą polną, a później koło drugiej miałem wyjechać po niego. I wyjechałem, też nie padał, ale gdybyście widzieli ten cudowny widok, idzie ksiądz kanonik, chłopczyk jeden idzie przed nim, niesie teczkę, a kilka dziewczynek, chłopczyk zatrzymają go za płaszcz, za sutannę i tak go wszyscy prowadzą do jezdni, gdzie czekałem samochodem. Tego się nie zapomni. On kochał dzieci, kochał ludzi i wszyscy go kochali. I to, że kochani jesteście dzisiaj, to świadczy, że my go kochamy. A on nas jeszcze bardziej kocha, tam z domu ojca. Tak jak powiedział ksiądz Marcin, do niego się modlimy. Kiedy przeżywałem problemy, wiecie, jakie były problemy w Kozarzewie z budową, jakie były przeszkody, przeszkody no, po prostu nie do przeskoczenia. I wtedy po przygrodzie tak, jak do ojca mówiłem, księże kanoniku, pomóż mi, bo te dranie mi przeszkadzają. Nie? Różnego rodzaju dranie, w tym się mieści o wiele. I w urzędach, i nie w urzędach. I słuchajcie, gdybym powiedział historię, jak się sprawy wręcz rozwiązywały, to było cudowne. Pomagał mi. I dlatego przy biskupie Pylaku, a z biskupie przyłożonego kościoła, mówię, dziękuję Bogu za księdza kanonika, który z nieba nam pomagał. Ja tego doświadczyłem i dalej pomaga. I kochani, chciałbym prosić wszystkich, dziękuję pani dyrektor, Bożenko, to mnie Bożenka, to moja uczennica, ale kochana pani dyrektor, gratuluję, żeście właśnie księdza kanonika wzięli za patrona, cudownego macie patrona i on was z nieba będzie wspierał. I to jego życie, jego świadectwo jest dla nas wszystkich wzorem naśladowania. I co chciałem powiedzieć, było powtarzane wiele razy. I kiedy byliśmy jakoryszami, ja i ksiądz Olek Zeń, wtedy byliśmy z Olkiem byliśmy. Myśmy jako wikariusze pewne rzeczy widzieli ostrzej bardziej. Sytuacje takie były w parafii trudne nieraz. My byśmy postawili sprawę ostrzej, a ksiądz kanonik nie, mówi, on się zmienił, on się nawrócił, tak nam tłumaczył. Ale on niech ksiądz nie mówi, może się nawróci. Ja mówię, kiedy się nawróci, nie? I ksiądz kanonik powie tak, pewnego razu to jest są słowa, które nie zapomnę do końca życia, bo powiedział to do mnie, kiedy była, ja myślałem, ale ja mam inne zdanie na ten temat, nie? Tak, taki byłem wtedy, ale uczę się wtedy, pamiętałem, że o to, i na końcu powiem co. Więc
Mówi tak: księży Januszu, widzę, że księdza nie przekonam, ale ja wolę zgrzeszyć nadmiarem miłosierdzia, aniżeli brakiem. Kochani, tak mógł powiedzieć tylko święty. Tylko święty. To jest właśnie to, co on zawsze, każdy był dla niego dobry. Dla nas nawet największy drańca szkodził Kościołowi. No mówimy po imieniu jako ludzie, nie? Nie, on mu się nam wróci. Dobroć jego serca. Człowiek wielkiego miłosierdzia. To miłosierdzie okazane w czynie. Tego my kapłani. Dlatego ta rozmowa jest dla mnie jakby wyrzutem sumienia całe moje, już pamiętam to. I dlatego staram się być lepszym. Nie zawsze się może udaje to, ale ksiądz kanonik nieba wspiera. Dlatego, kochani, kończę. Życzę, żeby tam właśnie w tej naszej szkole, ja tu miałem szczęście 7 lat uczyć, dlatego to są moje aniołki, prawda? Więc żeby ten duch księdza kanonika Maja był, żeby opiekował się i żebyśmy wszyscy szli, i parafianie, i goście, za wskazaniem z testamentu księdza kanonika. Idźcie w nowe życie, tylko byście byli lepsi i świętsi, bardziej święci. Tego sobie i wam serca życzę. Bóg zapłać. A to, co jest to najważniejsze, jeszcze to ja od tego się uczyłem. Od tamtej chwili, Ożenko, wiesz co? O. Ksiądz kanonik zawsze miał cukiereczki w kieszeni, więc to w kieszeni by było mało, więc ja od tamtej tyle lat. Raz, trzy. Więc wzorem był dla mnie ksiądz kanonik święty i dlatego też aniołkom wszystkim te cukiereczki, to w imieniu księdza kanonika pragnę przekazać, żeby wszystkim było słodko, ale żeby tak, że łączyło się z tym łaska, błogosławieństwo od świętego. Tak jak powiedział ksiądz, arcybiskup pięknie, przepięknie powiedział. Kochani, macie patrona świętego, więc on jest święty i my starajmy się być bardziej święty, być świętymi, czy lepszymi, zwracając świętości od wsparcia jego wstawiennictwa. Bóg zapłać serca. Dziękuję wszystkim.